Jego Ekscelencjo, księże arcybiskupie, jubilacie, przewodniczący naszej liturgii, księża biskupi, księże biskupie Jacku, księże biskupie Andrzeju, moderatorze generalny ruchu Światło Życie, księże Marku, moderatorze Krajowy Domowego Kościoła, księże Damianie, paru Krajowa Domowego Kościoła, Tomaszu i Małgorzato, przejrzebni księża, czcigodne osoby życia konsekrowanego, kochani alumni, kochani siostry i bracia, cała wspólnota zgromadzona na świętowaniu jubileuszu 50-lecia domowego kościoła. Więc bądź pozdrowiony z swojego serca, domowy kościele. Jest z nami, tu staje razem z nami i świętuje ta, która tu króluje. Matka Najświętsza, Pani Jasnogórska, przy niej święty Józef, święta rodzina z Nazaretu, która jest dla nas wzorem do naśladowania i tak jak arcybiskup Wacław się modlił, naśladując cnoty świętej rodziny, mamy utartą drogę do osiągnięcia życia wiecznego. Siostry i bracia, z przeżywaniem jakiegokolwiek jubileuszu kojarzą nam się gratulacje, przemówienia, kwiaty, laurki i podniosła atmosfera. Nieraz dla osób zasłużonych przewiduje się specjalne nagrody i odznaczenia. Za te nagrody i odznaczenia, któreśmy otrzymali podczas obiadu, bardzo serdecznie dziękujemy. Nie wszyscy dostali, nie. Tylko ci, co zasłużyli oczywiście. Samo słowo jubileusz pochodzi od łacińskiego jubilum i oznacza krzyk lub okrzyk radosny. W formie czasownikowej jubilare znaczy cieszyć się, weselić, radośnie wykrzykiwać. I dzisiaj właśnie razem z Marią i z świętym Józefem wykrzykujemy radosne wielbi dusza nasza Pana. Wielbi dusza Pana, wielbi cała wspólnota domowego Kościoła Boga w wielkich łaskach, które nam uczynił i czyni. Natomiast w Biblii jubileuszem nazwany jest rok, który następuje po 7 cyklach szabatowych i prawdopodobnie zbiega się z 7 rokiem szabatowym. Jest to rok 49, a w sensie szerokim 50. To w Księdze Kapłańskiej możemy odczytać. Instytucja jubileuszu miała wymiar w Piśmie Świętym wybitnie społeczny i humanitarny. Chodziło o udzielenie pomocy tym, którzy się zadłużyli, aby w roku jubileuszowym mogli wrócić do swojej rodziny. Siostry i bracia, jubileusz to dobry czas, by zatrzymać się, spojrzeć wstecz, podsumować to, co dobre, zauważyć to, co się nie powiodło, by następnie z zebranym doświadczeniem wyruszyć w dalszą drogę i z odnowioną gorliwością świadczyć o Panu Bogu w życiu codziennym. Praktyka obchodów jubileuszy i rocznic chrześcijańskich jest kontynuowana do naszych dni i należy do najbardziej okazałych w życiu Kościoła, w co teraz się też włączamy. Stwarzają one ponowną okazję do zobaczenia sensowności naszych dziejów, a mianowicie, że nie były one stracone, oraz pobudzają do bardziej odpowiedzialnego korzystania z daru łaski, której możemy dostąpić wskutek prośby o darowanie win zaciągniętych względem miłości Boga i bliźniego. I dziękujemy też dzisiaj w tej naszej wspólnocie za ten przywilej odpustu, który żeśmy otrzymali, by rzeczywiście wołać o darowanie win zaciągniętych względem miłości Boga i bliźniego i o łaskę umocnienia wierzy, nadziei i miłości. Pan Bóg chce, abyśmy także i my, siostry i bracia, wspominali wielkie sprawy i posiadali dar wdzięczności, który otwiera nas na innych oraz na łaskę.
to nie są jakieś sprawy nostalgii, to sprawy naprawdę życia i śmierci. Słowa z Psalmu 78. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Stanowią nie tylko zachętę, ale też przestrogę. Jeśli nie będziemy wdzięczni, jeśli zapomnimy, co Bóg zrobił dla nas, możemy przegrać życie. I to nie tylko życie doczesne, ale i życie wieczne. Siostry i bracia, stawiam pytanie, czy jesteście w stanie odpowiedzieć, kto wypowiedział te słowa? Rocznice i jubileusze dla ludzi wierzących są zawsze okazją i wezwaniem do wdzięcznego wspominania wielkich dzieł Bożych. Kto mógł to powiedzieć? Czcigodny sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki. Jesteśmy zaproszeni tymi słowami do wspomnienia początku domowego Kościoła, małżeńsko-rodzinnego ruchu świeckich w Kościele, działającego w Kościele w ramach ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Pan Bóg dał księdzu Franciszkowi Blachnickiemu charyzmat oazy, aby uformować nowego człowieka. I tak zaznaczył, który zacznie myśleć, czuć, żyć nie tylko po ludzku, nie tylko na miarę tego świata, nie według jego mody, ale według Słowa Bożego. I tu wpatrujemy się w wzór Maryi, ta, która dała posłuch Słowu Bożemu, nie tylko usłyszała, ale poszła za tym Słowem, dała posłuch. Z ogromnym wzruszeniem wspominamy to, co stało się podczas wakacji letnich w 1973 roku w Krościenku nad Dunajcem, gdzie odbyły się po raz pierwszy rekolekcje, w których uczestniczyło 51 rodzin. Po wakacyjnych rekolekcjach podczas podsumowania oaz ksiądz Franciszek Blachnicki stwierdził: oazy rodzin jawią się jako najbardziej rokująca nadzieja na przyszłość doświadczeń. Po 50 latach potwierdzamy, jak prorocze były to słowa. Podczas jubileuszu wspominamy i z wdzięcznością wymieniamy przywileje, inaczej mówimy zobowiązania, szanse, które przynależą do formacji małżonków w domowym Kościele. Ciągle są aktualne i niezbędne w formowaniu się duchowości małżeńskiej, czyli w ich drodze do świętości. Chcemy je znowu radośnie wypowiedzieć, wykrzyczeć, że są naszym skarbem, który trzymamy, z którego korzystamy, z którego wydobywamy. Kochani małżonkowie, sami doświadczaliście, że kiedy przyjmie się te przywileje i zaakceptuje, zaczyna się etap wzajemnego wspomagania małżonków na drodze do świętości. Wtedy te przywileje, mówimy mocniej, zobowiązania, przestają być przyjmowane jako coś uciążliwego, a zaczynają być widziane jako dar Bożej miłości, umożliwiający wzajemne uświęcanie się małżonków i dar miłości względem siebie. Tak więc przywileje, zobowiązania czy szanse to dar miłości. Nie są one celem, lecz drogą do celu. Czyli codziennie każdy z małżonków spotyka się z Panem Bogiem podczas modlitwy osobistej, na czytaniu Słowa Bożego. Małżonkowie razem trwają na modlitwie małżeńskiej, z dziećmi na modlitwie rodzinnej. Do tych małżeńskich przywilejów należy również comiesięczny dialog małżeński w obecności Ducha Świętego, co symbolizuje zapalona świeca. Każdy z małżonków pragnie również pracować nad sobą, nad swoim wzrostem wiary. Czasem w zabieganym życiu, pełnym przeróżnych obowiązków zawodowych i domowych, brakuje wytchnienia, brakuje czasu na to wszystko. Ale dzięki Bogu są rekolekcje, są oazy, które dają wam, małżonkom, siły, dodają skrzydeł do tego, aby trwać w wysiłku, trwać przy Panu Bogu mimo wszystkich kłopotów życiowych. Również dzięki tym wszystkim przywilejom
Już inaczej, kochani małżonkowie, patrzycie na te życiowe problemy, odczytujecie jako coś, co może przyczynić się nawet do waszego wzrostu. Małżeństwo, tak jak cały Kościół, ale przede wszystkim ono w Kościele, może realizować swoje powołanie głównie dzięki Eucharystii. Zmartwychwstały Chrystus nie tylko nad chlebem, ale i nad nami wypowiada słowa: to jest ciało moje. To dzięki mocy Eucharystii upodabniamy się do Chrystusa i stajemy się Kościołem, wspólnotą Boga z ludźmi. Eucharystia tworzy Kościół nie tylko jako wspólnotę, ale znacznie bardziej jako zjednoczenie kobiet i mężczyzn karmiących się tym samym chlebem i ożywionych przez tego samego Ducha. Eucharystia, tak jak na przestrzeni wieków tworzy z Kościoła jedno ciało, tak czyni je z obojga małżonków jako jedną z podstawowych wspólnot Kościoła. Początkowy dar sakramentu małżeństwa dochodzi stopniowo do swojej dojrzałości dzięki eklezjotwórczej mocy Eucharystii. Stałego pokarmu dla małżonków otrzymywanego ze stołu eucharystycznego. I ten stół eucharystyczny przenoszony jest do naszych domów i stawiany właśnie, bo w centrum tego domu powinien być ten zwykły stół domowy, mówimy, przy którym budują dalej małżonkowie, cała rodzina, wspólnotę, relacje, więzi, aby jeszcze bardziej pogłębiać tę wspólnotę miłości i jedności. Także bardzo ważne jest, żeby przedłużać ołtarz eucharystyczny w Kościele przez zasiadanie przy stole domowym, aby spotkać się ze sobą, by rzeczywiście, naśladując Chrystusa, dającego siebie człowiekowi, małżonkowie w swoim domu budowali coraz pełniejszą więź jedności i miłości. W ten sposób stół staje się jednym z elementów konsolidujących ich wzajemne relacje i tam pojawiają się te podstawowe słowa przeniesione z Eucharystii, które budują więzi, które są bardzo potrzebne, konieczne. Te słowa oblane krwią Chrystusa podczas Eucharystii, które tu przeżywamy. Przepraszam, proszę, dziękuję. Konieczne są, żeby się ze sobą spotkać, żeby odbudować więzi, żeby na nowo być w relacji. Siostry i bracia, wyniesienie na ołtarze małżonków Marii i Alojzego Beltrame Quattrochi w 2001 roku i teraz beatyfikacja całej rodziny Ulmów daje impuls do rozwoju refleksji nad małżeństwem, rodziną i ludzką seksualnością. Wyrażają to także słowa homilii Jana Pawła II, wypowiedziane dnia 21 października 2001 roku w Rzymie. Drogie rodziny, mamy dzisiaj szczególne potwierdzenie, że można dążyć do świętości razem, jako para małżeńska, że jest to droga piękna, niezwykle owocna i ważna z punktu widzenia rodziny, Kościoła i społeczeństwa. Współczesnemu człowiekowi bardzo trudno przychodzi myśleć o małżeństwie jako o rzeczywistości świętej czy o drodze do świętości. Duchowy sens małżeństwa jest dość często zaniedbywany. Być może dlatego, że wśród chrześcijan brakuje świadomości istnienia głębokiego, duchowego wymiaru małżeństwa. Małżeństwo jest jednak rzeczywistością świętą, bez względu na to, czy małżonkowie sobie to uświadamiają, czy też nie. Jest ono święte świętością obecnego w nich Boga, który sam ten związek ustanowił i powołał małżonków do wykonywania świętych zadań. Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Małżeństwo chrześcijańskie przez sam fakt bycia sakramentem staje się więc znakiem zbawienia Chrystusowego działającego w świecie. Siostry i bracia, przez te 50 lat istnienia domowego Kościoła
setki ofiarnych par małżeńskich prowadziły spotkania formacyjne, rekolekcje wakacyjne, spotkania rejonowe w diecezji i w dekanatach, ofiarnie służąc i pomagając innym małżeństwom odkrywać wartość małżeńskiego przymierza i kształtować rodzinę jak domowy kościół. Z całego serca w tym miejscu dziękuję tym wszystkim osobom za zaangażowanie w tę piękną służbę. Na każdym z wymienionych etapów małżonkom towarzyszyli i towarzyszą nadal prezbiterzy, zarówno proboszczowie, jak i parafialni wikariusze i inni księża. Im także dziękuję za towarzyszenie małżeństwom i rodzinom, za obecność na miesięcznych kręgach formacyjnych w parafiach, a także prowadzenie wakacyjnych rekolekcji domowego kościoła w różnych punktach i nawet gdy jest potrzeba rzeczywiście większego zaangażowania, są gotowi, choć wiemy, że liczba kapłanów nam się zmniejsza. Ogarniam podziękowaniem wszystkich, tych, których nie potrafię wymienić tu imiennie i nawet gdy w tych naszych modlitwach i wdzięczności o kimś byśmy dzisiaj zapomnieli, wiemy, że Bóg ma każdego z was w swojej pamięci i łaską swoją wynagradza, a Maryja przytula do swego niepokalanego serca. Domowy Kościół jest mocnym ogniwem w łańcuchu pokoleń. Dzięki nim następne 50 lat domowego Kościoła w Polsce i za granicą będzie znaczone świadectwem ich życia małżeńskiego i rodzinnego według nazaretańskiego wzoru. Życzę wam szczerze, kochani małżonkowie, całe rodziny, byście swoim świadectwem życia wpisywali się każdego dnia w serce Kościoła Matki i w społeczeństwo, w którym żyjecie. Budowali ten model na co dzień wierności małżeńskiej i ukazywali tajemnicę Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, w którym życie i miłość polega na bezinteresownym darze z siebie. Niech mocą błogosławieństwa wzrasta, rozwija się i rozszerza na cały świat domowy Kościół.